Często powtarzam swoim uczniom, aby nie pisali na maturze o książkach. Jak to? Nie pisać na maturze o książkach? Przecież literatura jest zapisana w książkach. Otóż nie. Książka to tylko i wyłącznie fizyczny wymiar tekstu. Możesz ją znaleźć w księgarni. Gdy piszesz o dziadach Adama Mickiewicza, napisz, że jest to dramat romantyczny. A gdy piszesz o Iliadzie Homera, napisz, że jest to epos. A jeśli nie pamiętasz, jaki to rodzaj lub gatunek literacki, po prostu napisz dzieło, tekst, utwór. Nie popełnisz wtedy błędu rzeczowego. Więcej materiałów przydatnych do matury z języka polskiego znajdziesz na naszym YouTube'owym kanale i na stronie maturanamaxa.pl. To co? Widzimy się?